Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magdalena Kuczawa-Flisek. Jestem z Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Naukowo zajmuję się poetyką zmysłów i materialnością książki. Dlatego na zaproszenie Biblioteki Elbląskiej chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania cyklu krótkich prelekcji na temat każdego ze zmysłów. Tytułem krótkiego wstępu. Przeprowadzę Państwa kolejno przez każdy z pięciu zmysłów, jeśli oczywiście przyjąć taki klasyczny, arystotelowski podział. Oraz powiem kilka słów także na temat wielozmysłowości. Dlatego, że chciałam Państwa zachęcić do tego, żeby pomyśleć, w jaki sposób można w dzisiejszych czasach czytać i interpretować literaturę dziecięcą. Chciałam też zwrócić Państwa uwagę na kilka interesujących przykładów książek, które możemy pożyczyć albo w naszej bibliotece, albo wybrać się po nie do jednej z księgarni kameralnych. Zapewne część z Państwa już uczestniczyła w niektórych warsztatach, które odbyły się w ramach projektu Zobaczyć, poczuć, dotknąć, sensualna podróż po literaturze. A dzisiaj chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania kilku słów na temat zmysłu dotyku. Na zakończenie chciałam dodać, że wszystkie sześć filmów można oglądać oddzielnie. Natomiast tym, co je łączy, jest ostatni z nich, czyli wielozmysłowość, ponieważ tutaj właśnie spotykają się wszystkie refleksje na temat tego, w jaki sposób zmysły funkcjonują w literaturze dziecięcej. Zapraszam Państwa do słuchania. Dziś, jak już wspomniałam, opowiem trochę o dotyku, ale swoją prelekcję zacznę nieco nietypowo. I zamiast opowiadać o terminach, definicjach, chciałam zaproponować Państwu powtórzenie eksperymentu z ważnej dla omawianej dzisiaj tematyki książki. Chodzi mi konkretnie o książkę Do zobaczenia, która powstała niemal dekadę temu dzięki staraniom Muzeum Sztuki w Łodzi. Nie ukrywam, że korzystam też trochę z tego, że widzimy się na tym spotkaniu wyłącznie na odległość i nie mamy szansy na kontakt fizyczny. Także poproszę teraz Państwa o zamknięcie oczu i posłuchanie krótkiego fragmentu. Zamiast dotykać spojrzeniem, dotknij dłońmi. Jeżeli nie możesz dotknąć, wyobraź sobie, jakie to jest w dotyku. Poczuj fakturę pod opuszkami palców. Opisz ją słowami. Mogą już Państwo otworzyć oczy. Oczywiście mam ułatwione zadanie, bo jeśli czegoś Państwo dotykali, to zapewne klawiatury komputera, może jakichś drobnych przedmiotów typu kubek, długopis, czy co tam jeszcze znalazło się pod ręką. Ale proszę teraz na chwilę się skupić i zwrócić uwagę na ostatnie zdanie. Opisz ją słowami. To jest właśnie punkt wyjścia poetyki literatury dziecięcej związanej z sensualnością. Różnorodne wrażenia zmysłowe, które odbieramy w każdej chwili przez całe życie, przekształcamy następnie na system znaków, niosący wraz z pismem lub obrazem określony bagaż kulturowy i wspólnotę doświadczeń. Ten krótki fragment z książki Do patrzenia, który pozwoliłam sobie zacytować, odnosi nas do doświadczenia, którym nasze ciało staje się pierwotnym źródłem, z którego wyprowadzane są wszystkie znane nam nazwy przedmiotów wraz z ich dalszymi metaforami, na bazie których powstają mniej lub bardziej złożone opisy rzeczywistości. To ciało staje się tutaj narzędziem badawczym i zarazem służy jako punkt odniesienia podczas interpretacji. Wejście w taką relację z tekstem, jaką przed chwilą Państwu zaproponowałam w tym krótkim eksperymencie, jest ponownym doświadczeniem dziecięcego uwrażliwienia na dotyk, który jest pierwszym i najważniejszym zmysłem w początkowym okresie życia. Podczas obcowania z literaturą dziecięcą dochodzi do zbliżenia wyobraźni odbiorcy i jego cielesności, co prowadzi do wykreowania zdarzenia, które może zaistnieć realnie, w wyniku chociażby manipulacji fragmentami książki, albo tylko w wyobraźni odbiorcy, gdzie dotyk lub opis wrażenia dotykania uruchamia pozawerbalny kanał przekazywania sensu ukrytego w książce.
I w tym momencie musimy się na chwilę zatrzymać i zapytać. Kim tak naprawdę jest odbiorca literatury dziecięcej? Dziecko? Dorosły? Oboje? Może ten sam człowiek na różnym etapie życia? Żebym mogła to Państwu lepiej wytłumaczyć, muszę odnieść się na krótko do teorii literatury dziecięcej. I ważne jest tutaj podkreślenie dwóch rzeczy. Ogół tej literatury, zgodnie z takim klasycznym podziałem jeszcze z 1985 roku, dzieje się na cztery sfery. Pierwsza jest taka, w którym tematem jest dziecko albo dziecięcość i znajdują się w niej nawiązania do toposu Arkadii, czyli czasu beztroskiego dzieciństwa. Później jest sfera, która gromadzi teksty okolicznościowe dla dzieci. Tutaj pojawiają się na przykład dobrze pewnie Państwu znane kołysanki. Następnie są teksty pisane jak dla dzieci. I tu chodzi o wszystkie te utwory, w których autor wczuwa się w sposób myślenia dziecka. I bardzo często są to utwory poetyckie. Oraz ostatnia grupa, czyli literatura przeznaczona dla dziecka i do dziecka kierowana. Z tą ostatnią sferą jest pewien kłopot, bo istnieje grupa tekstów, która nigdy nie była kierowana wyłącznie do dziecka, tak jak w przypadku arcydzieł literatury dziecięcej. Jest to tak zwane zjawisko dwuadresowości, które samo w sobie nie jest niczym nowym, ponieważ chociażby baśnie od samego początku istnienia kierowane były do różnego grona odbiorców. Ważne jest podkreślenie, że współczesne rozumienie dwuadresowości ma swoje korzenie w tym, że dorośli zaczęli się zastanawiać nad tak zwanym drugim dnem opowieści. To znaczy szukali innego typu przekazów w książkach kierowanych do dzieci niż tylko tego, co można powiedzieć albo zobaczyć wprost. Ponadczasowe opowieści, tak jak Kubuś Puchatek, Pipi Pończoszanka, opowieści z Narni, Piotruś Pan, Muminki, Małe Książę, można by tu było długo wymieniać. Chociaż były w zamierzeniu pisane dla dzieci, zawierały też przekaz dla dorosłego. Także mamy już tutaj dwa typy odbiorców, dorosłego i dziecko, którzy mogą czytać tą samą książkę w tym samym czasie i rozumieć ją każdy na swój własny sposób. Ale czy jest to koniec problemu z określeniem odbiorcy? Otóż nie. Okazuje się, że ten sam tekst czytamy zupełnie inaczej, w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, jaki mamy bagaż doświadczeń, osobowość, wrażliwość, wiedzę. To wszystko prowadzi do wprowadzenia takich terminów jak wieloadresowość albo książki dla każdego wieku. Podsumowując, istnieją poziomy metanarracji, które są dostępne dla czytelnika z różnym bagażem doświadczeń. Doświadczenie dorosłego, który czyta wspólnie z dzieckiem, to otwarcie na inne odniesienia sensotwórcze. I zarazem stworzenie możliwości, dzięki której uruchomiony zostaje proces, który polega na powiązaniu silnych wrażeń sensualnych z pamięcią. Tutaj znowu zaproponuję Państwu krótkie ćwiczenie. Proszę sobie przypomnieć swoją ukochaną książkę z dzieciństwa i sytuację, w której ktoś ją Państwu czytał. Albo może czytali ją Państwo sami? Jakie to było miejsce? Czy pamiętają Państwo zapachy, dźwięki, kolory tej konkretnej przestrzeni? A może pamiętają Państwo, jaka ta książka była w dotyku? Czym pachniała? A może to nie książka pachniała, tylko to jedno szczególne miejsce, w którym Państwo właśnie wtedy się znajdowali? Proszę zatrzymać to wspomnienie. Jeszcze nam się przyda. Wróćmy jeszcze na chwilę do teorii, ponieważ warto w tym momencie się zastanowić chwilę nad tym, jak dorosły odbiera tekst dziecięcy. W jaki sposób? Istnieje kilka poziomów. Dorosły może odkrywać w tekście samego siebie z dzieciństwa, może odnajdywać sobie dziecięcy punkt widzenia, może czytać tekst ponownie, korzystając z życiowego doświadczenia, może wreszcie widzieć w tekście kierowanym do dziecka zupełnie inne sensy, dostępne tylko dla niego. Lub co jest także rozbudowaną częścią namysłu naukowego nad książką kierowaną do dzieci, czytać dydaktycznie, czyli myśleć nad tym, jakie konkretne cele wychowawcze ma przynieść czytana dziecku lektura, jakie postawy i kompetencje ma kształtować młodym człowieku itd. O podejściu dydaktycznym nie będziemy dzisiaj mówić.
Ale warto, żeby Państwo pamiętali, że w każdym tekście kierowanym do dziecka istnieje miejsce, w którym odbiór dorosłego i dziecka wzajemnie się przenika. Dlatego tę samą książkę można czytać na wiele sposobów, wiele razy i w różnym wieku. Co to ma wspólnego z sensualnością? Chwilę temu poprosiłam Państwa o przywołanie wspomnienia o bardzo szczególnym zdarzeniu z dzieciństwa. W momencie spotkania z Państwa ukochaną książką. Jeśli na istniejącą teorię nałożymy przez chwilę perspektywę badawczą, która wychodzi od sensualności, a w przypadku naszego dzisiejszego spotkania od dotyku, otwiera się tutaj bardzo ciekawe pole do namysłu, jakie są skutki pojawiania się w tekście różnych zmysłowych elementów, które są czymś, na co czytelnik nie zawsze nawet zwraca uwagę. I czy to ma określone społeczne i kulturowe reperkusje? Okazuje się, że jedną z ważniejszych kwestii jest tutaj zakodowanie w umyśle małego dziecka bardzo szczególnego modelu. Pierwszy kontakt z książką staje się wzorcem wszystkich późniejszych doświadczeń literackich. Dlatego sposób przedstawiania doświadczenia zmysłowego w literaturze dziecięcej ma kluczowe znaczenie dla tego, jaki i czy w ogóle jakiś obraz literacki zostanie zapamiętany w dorosłym życiu. Doświadczenie to w przypadku dotyku można rozpatrywać na czterech poziomach. Pierwszy z nich odnosi się do prostego opisu wrażeń dotykowych. Wrażenia te często nazywamy także haptycznymi albo taktylnymi. W drugim kluczowy staje się opis albo obraz, jak w przypadku, kiedy mamy do czynienia np. z książką obrazkową. Ten konkretny opis albo obraz może sugerować ukryte w nim znaczenia dostępne tylko dla czytelnika, które odpowiednie doświadczenia kulturowe. Na trzecim poziomie dotyk łączy się z działaniem samego odbiorcy. Obejmuje to manipulacje na fizycznej materii książki i właśnie ta jej strona materialna ma tutaj kluczowe znaczenie dla przeżyć estetycznych. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj sytuacja czytania książki zaprojektowanej przez inżyniera papieru, czyli takiej, którą potocznie nazywają Państwo pop-upami. I podczas tego obcowania z książką, która po rozłożeniu jest przestrzenna i ruchoma, celem samym w sobie jest wchodzenie w interakcję z formą. Na ostatnim, czwartym poziomie działanie odbiorcy staje się integralną częścią książki, w wyniku czego doświadczenie dotykowe generuje nowe treści, za każdym razem inne, w zależności od tego, kim jest odbiorca, w jaki sposób różne aspekty związane z jego cielesnością wchodzą w relację z wyobraźnią. Wkrótce teraz pokażę Państwu kilka przykładów odnoszących się do każdego z tych poziomów. Patrzą w tej chwili Państwo na miniaturki okładek i opisy trzech reprezentatywnych książek dla tego poziomu, które mogłoby się wydawać pochodzą z różnych porządków. Dodatkowo są to książki trudne do jednoznacznego zaklasyfikowania z punktu widzenia genealogicznego. Nie będę dziś z Państwem rozwijała tego typu refleksji. Zamiast tego proponuję przyjrzeć się im od strony sensualnej. Pierwsza z nich, opowieść, złożona jest z trzech utworów. Czarna Jama, Ja oraz ta tytułowa opowieść właśnie. I z tych trzech będzie nas interesowała Czarna Jama. Nawiązuje ona do klasycznego opisu doświadczenia dziecięcego. Autorka przyjmuje tutaj perspektywę małego chłopca, który odkrywa w domu ciemne i ponure, ale zarazem dziwnie nęcące miejsce, które sprawia, że zastajemy dziecko w momencie, kiedy pokonując własny strach, zaczyna ostrożną eksplorację tajemniczej krainy. Przy czym słyszymy dialog wewnętrzny chłopca, który mówi: ja odważny, ja zuchwalec, wetknę w jamę jeden palec. I wetknąłem aż po gardło. Ale nic mi nie pożarło, więc za palcem wlazłem cały. Wlazłem cały. No już, jaki tu mięciutki kurz. Chyba będę miał tu dom. My, jako czytelnicy, jesteśmy świadkami momentu przekroczenia własnego strachu i de facto fizycznego dotknięcia go, a przy tym całej gamy emocji, które byłyby trudne do precyzyjnego przekazania, gdyby nie zabieg bazujący na zaszczepieniu wyobraźni odbiorcy, znanych mu z własnego doświadczenia wrażeń dotykowych. W ramach dygresji polecam Państwu zapoznanie się z recenzjami prasowymi, które ukazały się po pierwszej publikacji książki w 1984 roku, a w zasadzie burzy medialnej, którą ta niewielka objętościowo publikacja wywołała. Drugą dygresją jest zwrócenie uwagi na to, w jakich miejscach te książki zostały wyróżnione. Często pytają Państwo, gdzie szukać wartościowych książek dla dzieci.
Jedną z takich dróg jest śledzenie aktualnych nagród literackich, a także zaglądanie w takie miejsca jak chociażby Lista Białokruków albo na Grucie Polskim Lista Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. Ale wracając do głównej myśli towarzyszącej naszemu spotkaniu, przyjrzyjmy się, w jaki sposób opis dotyku funkcjonuje w pozostałych dwóch książkach. Opis dziecięcego doświadczenia można także traktować dotyk jako metaforę. W przypadku książki, którą Państwo widzicie na środku, czyli Dziewczynka i drzewo kawek, jest to metafora dziecięcej tęsknoty ze zmarłym ojcem. Główna bohaterka, mała dziewczynka, poszukuje we wrażeniach sensualnych śladu pamięciowego, który mogłaby porównać do bicia serca swojego taty z czasów, kiedy się jeszcze do niego przytulała. I w pewnym momencie mówi: i znowu wciskam palec w głębinę zardzewiałego drzewa. Może ona nawet lubi, jak ktoś go dotyka? Usłyszała wszystko, o czym obok niego pomyślałam. Drzewo zna się na tęsknocie równie dobrze jak ja, jak mama i tata. Jestem pewna, że drzewa też pamiętają. Zardzewiałe drzewo zapamięta mnie tak samo, jak wszystkie drzewa z dworca będą pamiętać kawki. Dziewczynka powtarza doświadczenie związane z przytulaniem się do drzewa tak często, aż przeradza się ono w rytuał pozwalający umożliwić chociaż częściowe ponowne spotkanie z bliską osobą. Z kolei w trzeciej książce, Brzuchem do góry, zamiast klasycznego opisu dotyku, czytelnik może się skonfrontować z lakonicznymi sformułowaniami typu: listonosz rozwozi pocztę, sąsiad uczy się pływać, Eusebek pomaga w ogrodzie. A cały ciężar opisu sytuacji dotykowej zostaje przeniesiony na obraz. I to poprzez ilustrację jesteśmy w stanie doświadczyć tego, czego w danej chwili dotykają bohaterowie. I oto widzimy, jak niemowlę zahacza palcem o prawie niewidoczną, delikatną pajęczynę w pobliżu jego głowy. Na innej ilustracji rozwożące pocztę listonosz tak naprawdę buja się leniwie w hamaku. Z kolei sąsiad, który uczył się pływać, po prostu dryfuje, wygodnie unoszony wielkim kole dmuchanym, zanurzając w wodzie dłonie i stopy. Doświadczenie sensualne uwięzione jest tu w jednym krótkim błysku, podobnym do sposobu, w jaki działa nasza pamięć. W poziomie drugim, podobnie jak na czwartym, zachodzi wiele skomplikowanych procesów, dlatego na potrzeby dzisiejszej prelekcji postaram się zobrazować je na jak najprostszym przykładzie. Widzą Państwo w tej chwili książkę obrazkową, czy jak woli sama Iwona Chmielewska, obrazową, która opowiada o relacji pomiędzy matką a córką. Kolejne strony pokazują, w jaki sposób ta relacja zmienia się podczas całego życia, ale istnieją w niej elementy stałe i powtarzalne. Tym stałym elementem staje się na ilustracjach czerwona nitka, która narysowana może być huśtawką dla dziewczynki, albo może być liną łączącą matkę i córkę. Ale za chwilę rysunek przechodzi płynnie w element materialny i oto prawdziwa czerwona nitka, która jeszcze chwilę temu była linią narysowaną, staje się elementem bloku szycia książki. Podobnie niewidzialna linia napięcia pomiędzy matką a córką, którą odbiorca może wyczytać z samych gestów wykonywanych przez postacie, również meandruje pomiędzy nićmi bardzo mocnymi, to znów narażonymi na łatwe zerwanie i zagubienie. Tak jest chociażby w scenie, której matka przykuca w bliskiej odległości od dziewczynki, która się huśta. Wykonuje na rysunku gest odpychania, a zarazem postawa jej ciała wskazuje na to, że jest w każdej chwili gotowa złapać dziecko, gdyby tylko zbyt daleko się wychyliło. Ponownie, uwieczniona chwila przypomina kadr fotografii, na którym został zatrzymany moment niezwykłej emocjonalnej intensywności, uzyskanej dzięki faktycznemu odniesieniu do poczucia bliskości poprzez ponawiany i wstrzymywany dotyk oraz przeczuwany przez odbiorcę wrażenie pędu powietrza wywołanego przez rozhuśtaną dziewczynkę. I to jest tylko to, co się dzieje na scenie głównej. Na peryferiach obrazu otrzymujemy kolejne nawiązujące do dotyku elementy, które egzystują pozornie na marginesie uwagi, chociaż w rzeczywistości to dzięki nim przekaz zostaje zintensyfikowany. Na obrzeżach ilustracji widzimy zestawienie ze sobą poczucia ciepła i zimna, czyli wrażeń dotykowych związanych z odczuciem zmiany temperatury. Są tam narysowane tulipany w pełni rozkwitu, które w zestawieniu z letnimi ubraniami bohaterów sugerują bardzo ciepłą porę roku.
a jednocześnie niezwykle blisko, wręcz z pogłacaniem perspektywy, umieszczone zostały ośnieżone szczyty gór. Być może huśtawka znajduje się wysoko w górach. Może to tylko matka jest po stronie ogrodu z kwiatami, a córka po stronie. Stronicowa ilustracja nie ułatwia zrozumienia, ponieważ szycie książki sugeruje odbiorcy przyzwyczajonemu do obcowania z powszechnie znanym formatem. Intuicyjny podział na dwie strony. Zabieg też wzmaga dodatkowo umiejętne operowanie kontrastem. W kontekście całej książki ta scena staje się tylko jednym z wielu elementów, które powtarzane w różnych konfiguracjach wskazują niejawnie na zaszyte w niej ukryte odniesienie do wiedzy, którą posiada potencjalny czytelnik. I jest to czytelnik z określonym doświadczeniem życiowym. Można więc potraktować taki zabieg jako wiadomość adresowaną do osoby dorosłej, która czyta książkę razem z dzieckiem i rozumie charakter relacji łączącej matkę z dorastającą córką, podczas gdy dziecko widzi przekaz dosłowny. Zastosowanie poetyckiego odniesienia do dotyku, który spaja całą konstrukcję książki na poziomie metaforycznym oraz materialnym w postaci czerwonej nitki, pozwala na wyjście na tzw. poziom metadyskursu. To otwiera pole do dalszych dyskusji na temat uwarunkowań kulturowych i społecznych sytuacji, którą właśnie w tej książce obserwujemy. Kolejny poziom odnosi się do sfery bezpośredniego manipulowania elementami książki. Czyli wszędzie tam, kiedy już na samym etapie projektu twórca zakłada bezpośrednią interakcję odbiorcy. Na rynku wydawniczym jest cały szereg publikacji bazujących na biologicznej potrzebie dotyku małego dziecka. Niektóre służą czystej zabawie, stąd popularne określenie tego typu książek, przedmiotów nazwą książki zabawki. Inne z kolei mają jasno określone cele dydaktyczne. Zapoznają młodego czytelnika z różnymi konceptami podstawowych pojęć i wykorzystują niezwykłe zróżnicowanie fakturowe i kolorystyczne. Zapewne spotkali się też Państwo z książkami kontrastowymi, które operują najczęściej wyłącznie kolorem czarnym i białym. I tutaj właśnie chciałam zwrócić Państwa uwagę na bardzo ważne skutki podejmowanych przez wydawnictwa działań marketingowych, ponieważ ten segment rynku jest bardzo rozbudowany i nierzadko w sprzedaży pojawiają się publikacje, które zawierają oczywiste błędy konstrukcyjne. Na przykład nie uwzględniają osiągnięcia przez dziecko na kolejnych etapach rozwoju określonej umiejętności klasyfikowania. Dorosły odbiorca w przypadku literatury bezprzymiotnikowej bardzo szybko jest w stanie wychwycić, że dana książka nie działa tak, jak powinna. A w przypadku dzieci to niedawno była to ślepa plamka rynku, ponieważ starannie przygotowane przez specjalistów listy książek, które służą określonym działaniom terapeutycznym, zwyczajnie pomijały te, których konstrukcja nie spełniała wyraźnie zdefiniowanych założeń. I tą ślepą plamką zajęli się badacze literatury dziecięcej. Taki symboliczny początek można upatrywać w wydaniu w zeszłym roku numeru tematycznego literatury dziecięcej w edukacji, który został poświęcony właśnie zagadnieniom estetyki książek dla niemowląt. A jest to jeden z najważniejszych na świecie czasopism z zakresu tej dziedziny badań. Oczywiście, kiedy mówię o estetyce, nie mam na myśli upodobań czytelniczych. Chodzi mi o aspekty artystyczne tego typu książki oraz ich literackość. Tak samo zmiana myślenia nie byłaby możliwa, gdyby nie upowszechnienie się w ostatnich latach różnych nurtów badań, jak chociażby studiów nad dzieciństwem, które zakładają ideę włączenia samego dziecka w przebieg procesu badawczego. Dzięki czemu mamy szansę spojrzeć na doświadczenia czytelnicze nie tylko od strony edukacyjnej, przynależnej do podejścia pedagogicznego, ale również od strony doświadczenia samego dziecka, które wchodzi w kontakt z książką, bez ukierunkowania na przyjęty przez dorosłego schemat generowania znaczeń. Proszę teraz spojrzeć na chwilę na pierwszy z przykładów, który właśnie Państwu zaprezentowałam i wyobrazić sobie dziecko, które manipuluje elementami tego typu książki. Uważne przyjrzenie się recepcji od strony dziecka pozwala na stwierdzenie, że modelowa sytuacja, którą Państwo sobie wyobraziliście, nie jest nauką liczenia. Czy w przypadku innych książek z tego cyklu nie jest nauką alfabetu. To jest pierwsze fizyczne doświadczenie człowieka z eksplorowaniem faktur, a zarazem przedwerbalny kontakt z systemem znaków. Ale żeby też nie było tak, że poziom kojarzyć wyłącznie z książkami, które są przeznaczone dla małych dzieci do 3 roku życia, wolę sobie zwrócić Państwa uwagę na drugi przykład. Czarna książka kolorów
zawiera wypukłe elementy ilustracji oraz tekst, który istnieje też w wersji zapisanej alfabetem Braille'a. I rzeczywiście jest czarne. Na czarnych stronach znajdują się wypukłe, czarne ilustracje, których kształt można odcyfrować dopiero pod opuszkami palców. Dotyk jest tutaj katalizatorem mobilizującym ślady pamięciowe, intuicję, a na samym szczycie tego procesu wyobraźnię, która przy deprywacji sensorycznej uruchamia synestezyjne odniesienie do rzeczywistości. I wtedy, dotykając kształtu truskawki, możemy poczuć jej smak. Jednocześnie odnosząc się do znanych nam doświadczeń dotykowych z niedawnej przeszłości, a nawet bardzo wczesnego dzieciństwa. U niektórych osób może przywołać to bardzo wyraźnie wspomnienie smaku i zapachu truskawek, które jadło się, będąc bardzo małym, z cukrem i śmietaną. Grupa tego typu książek jest bardzo duża. I wbrew pozorom nie jest to wynalazek XXI wieku. Proces doświadczenia różnych faktur oraz ruchu poprzez manipulację papierem, co wydaje się być swoją drogą istotą doświadczenia haptycznego, gubioną, nadpisywaną w późniejszym wieku poprzez wdrukowywanie w dzieci znaczeń nadawanych przez dorosłych, nie jest niczym nowym, ponieważ sięga korzeniami XIX wieku i eksperymentów Dottera Meggendorfera oraz Ernsta Nistera, nie mówiąc o późniejszych, dwudziestowiecznych ruchomych ilustracjach, chociażby Wojciecha Kubasty, albo eksperymentach Jana Pińkowskiego, eksperymentach Roberta Sabudy. A dzisiaj te tereny zagospodarowują przede wszystkim w świecie realnym inżynierowie papieru, a wirtualnym wszelkiego typu doświadczenia immersyjne. Na ostatnim poziomie ponownie pokażę Państwu zaledwie jedną książkę, z zastrzeżeniem, że jest to oczywiście wybrany przykład. Ostatni poziom odnosi się bowiem do wejścia w relację z książką, która to relacja jest integralną częścią doświadczenia czytelniczego. Wracanie jest zaproszeniem do uruchomienia wyobraźni poprzez wykorzystanie realnej przestrzeni, która otacza czytelnika. Kiedy świecimy latarką na kolejne strony, książka zaczyna ożywać. Na ścianie, na podłodze, na wszystkich powierzchniach, do których tylko zaprosi odbiorca, który przy każdym odczytaniu książki w inny sposób przekształca rzeczywistość. Jest to trochę inny typ doświadczenia niż działanie związane z książkami aktywnościowymi. Wtedy, co prawda, za każdym razem powstają unikalne egzemplarze, które wypełnia własną treścią kolejny czytelnik. Ale nie pozostaje to bez związku z ingerencją w materialną stronę książki. Tutaj ta sama książka za każdym razem pozwala na stworzenie zupełnie nowej historii. W tym miejscu chciałabym się zatrzymać i przejść do krótkiego podsumowania. Wszystkie zaprezentowane przeze mnie przykłady pozwalają chociaż na chwilkę zapomnieć o wzroku jako głównym w naszej kulturze zmyśle, dzięki któremu interpretujemy rzeczywistość. Mam nadzieję, że moja prelekcja nie posłuży wyłącznie celom praktycznym, takim jak potraktowanie jej jako zbiór wskazówek dla twórców literatury dziecięcej, którzy zastanawiają się, co zrobić, żeby książka działała. Ale, że udało mi się przede wszystkim, chociaż troszeczkę zwrócić Państwa uwagę na inny sposób odbierania rzeczywistości niż wzrok. Oraz stworzyć przestrzeń do namysłu nad tym, w jak sposób dotyk tworzy pozasłowny kanał komunikacji. W jaki sposób tworzy przestrzeń dla pozawerbalnych znaczeń ukrytych w tekście. Dziękuję bardzo.